Jedziemy? Tak, już gotowi? Tak. Na pewno nie jest to precyzyjne chirurgiczne cięcie, ale daje nadzieję na wymierną poprawę jakości opieki zdrowotnej dla mieszkańców Zagłębia, zwłaszcza Sosnowca. To tu w miejskim szpitalu kosztem ponad 40 milionów złotych stworzono nowy oddział anestezjologii i intensywnej terapii. Jest to oddział, który wymaga bardzo dużo sprzętu i aparatury medycznej, jeden z najbardziej potrzebujących oddziałów. Łącznie aparatura medyczna, która została tam posadowiona, przekracza około 6 milionów kosztu. Oprócz aparatury RTG i USG wszystkie stanowiska do intensywnej terapii wyposażone są w respiratory, kardiomonitory, pompy infuzyjne i aparaturę, która podtrzymuje i zastępuje pracę niewydolnych narządów, takich jak płuca czy nerki. Pozwala nam to rozszerzyć naszą działalność. Jesteśmy w stanie leczyć pacjentów w dużo cięższym stanie, jak również jesteśmy w stanie świadczyć usługi pacjentom, których operacje są na tyle rozległe, że mogą grozić powikłaniami narządowymi i tych pacjentów potem też możemy tutaj leczyć. To nie koniec zmian. W kwietniu do głównego budynku szpitala przeniesiony został oddział kardiochirurgii. Zmienił on swoją dotychczasową lokalizację z ulicy Szpitalnej w dzielnicy Zagórze, dzięki czemu znajduje się teraz w bezpośrednim sąsiedztwie innych szpitalnych oddziałów. To 17 miejsc dla pacjentów z zawałami serca i ostrymi zespołami wieńcowymi. To jest tak zwana złota godzina. Ona dziś się skraca. Dojazd tutaj jest świetny. To jest szpital w centrum Sosnowca. I dla pacjentów nie dość kompleksowość opieki, ale i czas dostępu do lekarza. Tak? Mamy 24 godziny dyżur hemodynamiczny w naszym szpitalu, więc w związku z tym lekarz jest całą dobę, to lekarz specjalista i lekarz kardiolog też hemodynamista. Dopełnieniem rozwoju szpitala miejskiego w Sosnowcu ma być oddział ratunkowy. Jednak na razie nie pada konkretna data jego utworzenia.